Po 3 latach prac nad wystawą możemy zobaczyć efekty. Obecna przestrzeń jest większa, co umożliwiło zaprezentowanie wielu eksponatów związanych z Tadeuszem Pankiewiczem i jego apteką. To jest tak zwana izba ekspedycyjna, pierwsza sala w aptece, w której kupowało się lekarstwa. Tutaj się przynosiło recepty i farmaceuta po prostu dostarczał nam lekarstwa. A w tej sali opowiadamy o początkach apteki, o tym, że powstała właśnie w tym domu w 1910 roku. Staraliśmy się w miarę wiernie odwzorować te przestrzenie. Korzystaliśmy z fotografii, które się zachowały. Większość tych zdjęć pochodzi z 1942 roku, a więc z okresu wojny. I meble zostały wykonane właśnie według tych zdjęć. Mamy oryginalne opakowania po lekarstwach, między innymi po luminalu, który właśnie był wydawany w aptece, korzystali z tego mieszkańcy getta. Był to środek uspokajający, też podawano dzieciom, żeby na przykład nie płakały w czasie wysiedleń, kiedy tam rodzice je ukrywali, żeby je wyprowadzić z getta. W aptece kupowano nie tylko leki. Jej asortyment wzbogacony był na przykład o farby do włosów. Kolejnym pomieszczeniem ekspozycji jest pokój dyżurny. W aptekach w takim pokoju spędzają czas farmaceuci podczas dyżurów nocnych. No i Pankiewicz taki dyżur nocny nieprzerwanie w zasadzie pełnił przez 2 lata w okresie funkcjonowania getta. Dzwoni telefon, w telefonie mamy relację współpracownic Pankiewicza, Aurelii Danek i Ireny Groździkowskiej. To są jedyne zapisane wspomnienia tych osób. Podobnie jak w filmie na ścianie pokazujemy Tadeusza Pankiewicza. Wywiad z nim zrobił w 1981 roku Krzysztof Miklaszewski i to jest jedyne nagranie filmowe z Tadeuszem Pankiewiczem. Apteka pod Orłem była również miejscem spotkań i wymiany informacji. W sali obok, w tak zwanej materialni, właśnie spotykał się Pankiewicz z różnymi ludźmi, z mieszkańcami getta, to byli lekarze, artyści. Przychodziło też OD, czyli Żydowska Służba Porządkowa. Przychodzili policjanci niemieccy, którzy tu służyli. I te rozmowy były różne. No, rozmawiano po prostu o życiu, o tym, kiedy się skończy wojna, jakie są informacje z frontu. Czytało się też nielegalną prasę, którą tutaj za pośrednictwem Feliksa Dziuby dostarczano do apteki. Pankiewicz przecież wychodził na aryjską stronę, więc przynosił też informacje z miasta i opowiadał, co się dzieje. Pankiewicz wydawał leki, dostarczał informacje, ostrzegał też pewno ludzi przed mającymi nastąpić jakimiś akcjami w getcie. Służył dobrą radą, dobrym słowem, po prostu był człowiekiem, do którego można było przyjść i porozmawiać. Nie wiemy dokładnie, ilu Żydów uratował Tadeusz Pankiewicz. Jego pomoc była bardziej codzienna i inna od tej, którą niósł na przykład Oskar Schindler. W 1983 roku Pankiewicz został nagrodzony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.